Ja muszę coś zawsze robić, bo jestem aktywny, mam ADHD, chodzę po domu, tańczę, boksuję, walka z cieniem cały czas. To jest moje życie. Piotrek nie mówi legenda, bo normalnie zwariuje. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box, razem z nami Tomasz Adamek. Jesteśmy dzisiaj w Blue Mountain Resort, czyli miejscu, w którym Tomek wielokrotnie trenował, a dzisiaj przyjechał na majówkę. Przyjechałem zobaczyć, co się zmieniło, zobaczyć ludzi, no bo wiemy, że jestem element, ale jest świetnie, jest full majówka, także co, tylko chwalić. Szklarska Poręba, to wszystko są gdzieś bliskie regiony, więc sobie widziałem, tam chodzisz po górach, z księdzem ostatnio pochodziłeś. Trochę taki wakacyjny klimat ma ten obóz dla mnie. Niby trenujesz ciężko, ale masz trochę więcej czasu niż do takiej poważnej walki. Piotrek, zawsze robili sobie jaja. Nie? Trenuję jak do normalnej walki, ale nie jesteś w stanie być na sali cały czas. Musisz wyjść, gdzieś się przejść. Musisz mieć z księdzem, to nie, musisz mi coś zjeść. Idę do kościoła. To tak jak zawsze i tak samo. Czy to był tu Blue, i u mnie jest ten sam system, tu nie ma nic nowego, nic nie dokładamy, nic nie ujmujemy. Nie zapeszać jest dobrze. Byłem ostatnio u twojego rywala Bandury, on mówił o tym, że motywujesz go, ta walka z tobą go motywuje, mówi, że normalnie ma coś takiego, że nie chce mu się czasem trenować, ale jak myśli, że walczy z Tomkiem Adamkiem, mówi, muszę być jak prawdziwy mistrz i mówi, że ostatnio zebrał się na bieganie o 21 dopiero, czy o 23, ale się zebrał, bo walczy z Tomkiem Adamkiem. Ty takich problemów z motywacją widzę, że nie masz, ty po prostu 16 jest trening, robimy, nie ma gadania. No wiesz, jak ktoś biega o 21 czy 2, to jest pierwszy objaw stresu. Bo tak trenowali właśnie pięściarze, nie spali i biegali w nocy. Opowiadałeś mi kiedyś o takim pięściarzu, który musiał ze stresu biegać. No tak, no bo nie możesz spać, to biegasz. Nie, tutaj robimy swoją robotę i dzień za dniem leci krok po kroczku. Jestem gotowy, mogę walczyć jutro, mogę walczyć już tydzień temu. Także czekamy na 18, jak to mówił, let's go, ready to rumble! I zobaczymy, jak będą kibice, no bo to są kibice nowi, fejmu, którzy pewnie tak jak pewnie się rodzili, jak ja boksowałem, także no, nie wszyscy mnie widzieli, bo być może w telewizji, no ale mam nadzieję, że będzie sala pełna i przed telewizorami. Bandura mówi, że się zdziwisz, bo 3,5 tysiąca kibiców jego, jak usłyszysz ich ryk, to możesz się przestraszyć, może nawet zblednąć. Powiem ci, już się boję. Słuchaj, kibice kibicami, wiadomo, wchodzi gong, robotę trzeba dobrze zrobić. Ty to nawet nie zauważysz, mam wrażenie, że jak ostatnia walka była, wszyscy my żyliśmy tym, jaka to było super wyjście, a ty tak, no wyjście jak wyjście. Jak to mówi Mateusz Borek, Adamek jest bez emocji. Ja nie mam jakichś emocji, się podniecają, tu, tego, no to no robota, no trzeba zrobić robotę, do domu trzeba pojechać, żonę wyściskać i tyle, i wracam ponownie i to samo, także to jest moja praca. Jest nowy sparring partner, tym razem Oskar Wierzejski. Chłopak ambitny, bicny, że tak powiem, niepokonany. No na pewno większe ma osiągnięcia niż Bandura jednak w boksie. A mimo wszystko łatwo nie ma. Mi tak coś takiego powiedział po walce. Myślałem, że ten Adamek to tylko tak gada, że jest szybki, a był naprawdę szybki. Ja to widziałem z boku i faktycznie ten lewy... No kąsał tam, a chłopak jest lżejszy od ciebie. No tak, no ale zobaczył, jak wygląda naprawdę boks, ale powiem szczerze, fajne chłopaki, uczę go, po treningu tam zostaje z nim te pół godziny, pokazuję mu rzeczy, o których nie ma pojęcia. To jest amerykański boks i tego w Polsce się nie nauczysz. Ale jest chłopak ambitny i jeżeli będzie ciężko pracował, może zajdzie, mu życzę jak najdalej. Jest lżejszy ode mnie, ale mówi, ty naprawdę jesteś dalej szybki i jeszcze mocno bijesz. To znaczy, że Adamek jeszcze może powalczyć. Narzekałeś w ostatnim czasie na pogodę w Polsce, ale teraz chyba ta majóweczka ci odpowiada, taka pogoda cieplej, basenik, chyba już jeszcze nie można chyba wskakiwać, ale już niedługo będzie można wskoczyć do basenu. No to po basenie zaraz sprawdzimy, jak wpadniesz pierwszy, a wiesz, że lubię to robić. W ubraniach polecisz, to powiesz, że ciepła woda. Już tutaj dwóch pracowników Blue Mountain prawie wleciało. Bo z Adamki nie ma żartów i w element są ratownicy, zaczaiłem się, raz wystraszyłem go, wczoraj idę,
z Gesem byłem, to patrzę, trzymali się krzeseł. I mówię, nie bój się, Tomku, nie ufamy ci. To, ja się później śmieję, no ale tak jest, Tomasz Adamek lubi żarty. Właśnie, ludzie mówią, odbiło się na starość, a mam wrażenie, że ty po prostu, jak byłeś mistrzem, to jednak starałeś się taki być poważniejszy i tak dalej, a po prostu teraz jesteś sobą. Nie odbiło ci, tylko taki nie, zawsze byłeś trochę. Zawsze taki byłem. No, gdy są już bardzo poważni ludzie, no to trzeba się zachować, mówić bardzo poprawnie, nie przeklinać. Ale ja się męczę wtedy, ja muszę być sobą tutaj, jedziemy, tu tańczymy, baba, to jest Tomasz Adamek, no taki jestem. No, dzisiaj tutaj Blue Mountain Resort kręcił sobą materiały promocyjne, bo też z nimi współpracujesz, to jest jedna grupa Górskie Resorty, która też pomaga ci jako element w tych przygotowaniach. Kręcili z tobą TikToki i to było zadziwiające, że ty się odnajdujesz jako 47-latek od razu w takich rzeczach. Nie ma czegoś takiego, że tak jakieś tańce, dziwne trendy, ty od razu robisz to. Mówisz, masz. Ja tak mówię, ja jestem, co mi nie dasz, będę dobrze robił. Jestem do tańca i do różańca. I tańczysz też potrafię, widzieli się na TikToku, pa, ba, bam, bam, ba. Moja żona, jak to zobaczy, powie, coś mu się dzieje. A jaka była reakcja żony, jak się dowiedziała, że walczysz z youtuberem, a nie pięściarzem? Ulga, że jednak to nie będzie aż takie zagrożenie, czy nie, inaczej? Mi powiedziała, rób co chcesz, twoje zdrowie. Mówię, Dorotka, jak ja trenuję, to się czuję młodziej niż jak nie trenuję, bo wiadomo, siedzisz w domu, zjesz niewyspany. Ja mam powiększone też serce, ja muszę coś robić, ja muszę biegać, ja muszę... Naprawdę, to jak całe życie jesteś w sporcie, to nie da się siąść, patrzeć w telewizor i jeść chipsy. No nie, ja muszę coś zawsze robić, bo jestem aktywny, mam ADHD, chodzę po domu, tańczę, boksuję, walka z cieniem cały czas. To jest moje życie. Właśnie niektórzy sobie wyobrażają, jak na przykład kręcimy te vlogi, które są na kanale sportowym, że ciebie trzeba tak pobudzać, że nie wiem, my to ustalamy, jaki scenariusz robimy. Ciebie to trzeba stopować. Ty masz tyle energii jak 20-latek. Czasem naprawdę nagrywam z 20-latkiem coś i on nie ma tyle energii co ty od rana do wieczora i to naprawdę, naprawdę tak jest. No to jest ten oryginalny Tomasz Adamek. Bo moja żona powiedziała tak, słuchajcie, on też czasami jak ogląda telewizję jest poważny, ale jak zobaczy kamerę, to od razu dostaje... bam, 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 już miękki swoje gadki, głupoty gadanie, no i tak jest to Tomasz Adamek. To jak ty się odnajdziesz chyba całkiem nieźle na tych konferencjach fejmu, wiem, że ty nie śledziłeś tych rzeczy, ale wiesz, że tam czasem tak, wyzywają się, jakieś wyciągają na siebie brudy, różne rzeczy się dzieją, myślisz, że między wami będzie bardziej kulturalnie, czy ty w takie rzeczy chyba nie chcesz wejść, co? Słuchaj, bo to tak naprawdę nie chodzi o to, żeby sobie coś wyciągać, coś o sobie mówić, na kogoś narzekać. Zawsze jest dzień walki i walka najbardziej mnie interesuje i kibiców, a to, że dzisiaj będziemy się wyzywać, popychać, a w walce nie pokazujesz nic, nie wychodzisz na idiotę. No to także ja tego nie preferowałem nigdy i nie preferuję. Także ja wolę nic nie gadać, do zobaczenia w sobotę, pierwszy gong, ba, ba, bam, 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 robota zrobiona, Newark. Byłem też, jak mówiłem, u Bandury, ale byłem dokładnie w tym momencie, kiedy on pierwszy raz przymierzał te dziesiątki na rękawice i był lekko zaskoczony, bo mówi, to nie są takie poduchy, jak myślałem, jak ludzie myślą. Dotknął tak sobie knykci i mówi, kurczę, czuć palce przez te rękawice. Te 10 uncji, dużo osób o tym mówi, że właśnie że wolałoby waszą walkę na moje rękawice, ale te 10 uncji faktycznie, one nie są aż takie grube, jak ludzie sobie wyobrażają. Naprawdę warto chyba pójść do sklepu, przymierzyć sobie taką rękawicę. No, garanty, że to one ciągną, są bezpieczne dla twojej pięści, bo nigdy nie miałem problemu. No ale jak sobie tak założysz, zawiążesz bandaże, patrzysz na twarz swoją, strach się nie bądź. A widziałeś Bandurę, bo wiem, że ty nie jesteś fanem tatuaży, a Bandura we vlogu też się chwalił, że wielki demon tutaj wytatuowany, nawet do ciebie zadzwonił i pokazał ci tego demona wytatuowanego na klatce. Mówi, będziesz miał walkę z demonem w ringu. Pan Bóg jest mocniejszy, może być tam stado, tylko tak oby nie wchodził w te sprawy, co mówi, bo na końcu on mu dupę skopie. Chyba się tylko wygłupia. No dobra. Daj Boże, żeby tak było. To jeszcze na koniec, jaka jest twoja predykcja na walkę? Czy myślisz, że to będzie walka, wymiana, on jest w stanie z tobą wytrzymać rundy? Czy to rachciach i do domu? Na pewno muszę mieć szybkie ręce i tak robimy, bo sparingi robimy 3 rundy. Zaczynamy, wchodzę rozgrzany.
i od razu są szybkie ręce i to będzie dużo ciosów. I to jest 3 rundy, także tutaj nie ma czasu na przystanek. A teraz zobaczymy, co on zaprezentuje, czy będzie uciekał, czy będzie klinczował. Bardzo krótki okres, no bo to jest 9 minut, także trzeba robotę szybko zrobić i ku chałupie się brać. I na sam koniec zapraszamy do naszego sponsora, czyli Blue Mountain Resort. Sponsorują polski sport, od lat sponsorują Tomka Adamka, wspierają polskich pięściarzy, ale też takie legendy jak Tomka. Zapraszamy tutaj do Elements i do wszystkich hotelów na górskieresort.pl. Piotrek nie mówi legenda, bo normalnie zwariuje. Piotrek, uspokój się. To jest ten Tomasz Adamy, skromny i pozorny. Nie zawsze mówi ten sam. Pozdrawiam serdecznie, kibice, trzymajcie się, do zobaczenia, Gliwice, już 18 maja. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.